Witam was ponownie w Outlast. Z tej strony Halawander i kontynuujemy rozgrywkę. Słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki. W ogóle was przepraszam, że znowu spowolniono częstotliwość wysyłania filmów z Outlast. I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. So, serio? What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Chyba cieszę się, że tam nie poszedłem, bo mogło być ciekawie. Też zaraz, czekajcie. Weźmy tu jeszcze, sprawdźmy, czy nie ma baterii jakiejś. Mam nadzieję, że mnie widać. Znowu nagrywam bardzo późnym wieczorem. Nie, marnuję tylko baterię. Mam nadzieję, że ktokolwiek to jeszcze ogląda, bo małe zainteresowanie jest moim zagraniem. A, i grałem po polsku, zapomniałem powiedzieć. Aha, zamknięte. What the hell? Rany. Nieźle posprzątane tutaj jest. Ten Wall Rider? Zamknięty, muszę iść rurałą. Mam bardziej, że największym przeciwnikiem i tak jest Chris Walker. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt często prześladował. Tam jest jakieś wyjście już chyba. Ale mi się tak wydaje. Zapisywanie. Okej, nie potrzebuję sobie czasu. To głupie z mojej strony. Głupio z mojej strony. Okej. Uf, znowu się przestraszyłem. Co się stało? A, to były te drzwi, którymi mogliśmy wejść. Tędy nie przyjdziemy. Mam nadzieję, że zmierzam w dobrą stronę. Że nie ruszaj, koleś. A, ja cały czas stałem, ja nie mogę kucać w wodzie. Tu nic nie ma, bateria się wyczerpuje, ale nie ruszaj się. Dobra. Posłuchał się mnie. Co to było? Huh? Czy dobrze idę? Zaraz. Cześć, koleś. Chyba źle poszedłem.
Już słaby i zimny, nadal krwawi, ale już nikogo nie krzywdzi i prawie mam spokój. Przestałem słyszeć szepty Woolridera. Może terapia przestaje działać, nie pamiętam snów. Powiedział, że będę mógł stąd wyjść, jeśli poddam się terapii. Kłamstwo, oczywiście, że kłamali. To nie była terapia. Zostaliśmy poświęceni, by przyzwać demona. Proszę, niech sny się już skończą. Jedyne piek... Ja musimy tędy przejść. Nie mogę? A mogę, okej. Wow, jestem taki w strachu. O, ciało nagle zobaczyliśmy. Czy tutaj będzie jakiś potworek? To jest pytanie. Na zbliżeniach nic nie widzę, absolutnie. A coś słyszę cały czas. Tam coś jest, ale obejdźmy wszystko kółkiem, żeby nie było, że coś wpadniemy, idąc bezpośrednio. Butelki. Czemu słyszę muzykę niebezpieczeństwa? Czyby coś tu było? Tam chyba coś widzę. Kurde. Baterie strasznie szybko się wyładowują. Czy coś tu jest? Bateria się ładowuje znowu. God damn it. Damn it. Czy ja tam doskoczę? On! Szybko! Jest! Wciąż niedaleko. Mogę kończyć grę? Nie, dopiero nagrywam to 7 minut. Koleś, najlepiej z tobą. Nie wiem, dokąd biegnę. I nie bardzo mnie to interesuje. Okej, nie goni mnie już, koleś, wow.
Nie wiem, czy chcę iść dalej. Czekajcie, poprawię kamerę. Okej. Okej. Wow, trochę ciało tu jest. Ucza dla much. Ścieki już chyba bardziej cuchnąć nie mogą. Setki ciał stłoczone w jednym miejscu, tysiące much. Czy to jest właśnie wyjście, o którym mówił kaznodzieja? Mail Ward. Okej, mogę przesuwać rzeczy w ten sposób. Fajne dzień. Czy pan wstanie? Tu nic nie ma. Oczywiście zamknięte. Przeżegnam się, bo tu już czuję, że będę miał tu kłopoty zaraz. O, aparat. Myślałem, że mogę go podnieść. Przynajmniej albo jakąś baterię, bo kończą mi się baterie. Coś stary. No dobra. Nie wiem, czy chcę to otwierać, czy przesuwać. Cholera. Nie chcę za bardzo się tutaj integrować z tym miejscem, w którym byliśmy. Jestem w takim szoku teraz. Jest świetnie. Nie wiem, czy dobrze się zamykam. Czemu driver? Jestem Miles. O mój Boże! I zapisał mi tutaj? A, pozapisałem już po tej stronie. Wow, ile nagrywam? 11 minut, czy coś 15. Puść te drzwi! O nie!
Mogę wyskoczyć, nie widziałem! I want my money? Nie ma twoich pieniędzy, pochrzaniony świrze! Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live! Wow! Wow! Meet the right choice here, buddy. Whoa! Hey, you're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab. Martini? Ciekawe. Ciekawe. Look, a little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Mogę ruszyć głową, okej. Oho! Gdzieś tego kolesia? Nawet nie wiem, ile odwagi wymaga ode mnie, żeby grać w tę grę. Wyjście! You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. Good ass. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Zastanawiam się, czemu Miles nie próbuje się na przykład bronić przed takim kolesiem. Że teraz jesteśmy i tak nie w moty, tak? Musimy na dół zjechać jakoś pewnie. Czy nawet na pewno, bo tam jest wyjście. Okej, tu widzę ten szyb. Zabij mnie, zabij mnie. As you told, I was just tired of looking downstairs. Here we are. Oh my God! Is she boy? Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash. Consultazione. Oh, movies. And it'll give us a chance to talk. Kurwa. Ooh, damn. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Przyganiał go ciągarnkowi. It's understandable. People get scared. There's like the turn of God is anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here. Pola? To nie chodziło, że nie Pola, tylko Pawła. You paying attention? Kurwa, jebany. Don't pass that on me. There's a lot for you to absorb. There. Better, right? You understand how we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing... No, wszystkie palce mi odciął! Pierdolony. Nie, nie, po palcu. Kurwa. Teraz się uwolni! Dobra, no pożebyśmy, że byłeś w szoku wcześniej. Co dzieje? Ojej. Oso, oso. Biedako słaby. Nieźle. Nie dziwię mi się w sumie. I w tym momencie na razie zakończę nagrywanie, ponieważ już jestem poza czasem, niestety.
Jestem ciekawy, czy odegramy się jakoś na tym doktorze za stratę palców, albo może stracimy jeszcze więcej. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!